Siema wszystkim, Bartasz się kłania, pozdrowionka dla wszystkich widzów na moim kanale, pozdrowionka dla wujka Buchuna i witam Was w nowym 2018 roku. I od razu bardzo dziękuję wszystkim za wszystkie życzenia jeszcze na święta Bożego Narodzenia, jak i te życzenia noworoczne. Moja skrzynka na Facebooku jest zasypana, nie tylko skrzynka na Facebooku, ale i pod moimi tam ostatnimi materiałami na YouTubie, tak? Również tam tych wiadomości od Was mam sporo. Niestety tam w Facebooku są mi różne zapytania do mnie, kurczę, przez które no nie mogę się przekopać, a troszeczkę czasu mi zejdzie, zanim Wam podpisuję, ale dajcie mi trochę czasu, na pewno po powrocie do domu około 26 stycznia powinienem zjechać do domu i wtedy tam wtedy zacznę Wam odpisywać. Moment, tylko wczepimy sobie. Ja standardowo, słuchajcie, jadę na Włochy. Jadę sobie na Włochy do Meolo, tam gdzie najczęściej jeżdżę. Aktualnie jadę sobie standardowo autostradką numer 8. Czekajcie, tu trochę trzeba by było poprawić. Dawno nieużywany był ten uchwyt. I trochę się tutaj... O! Niech będzie tak. Słuchajcie, no jak większość z Was zauważyła, w dalszym ciągu jeżdżę z kakanką, tak? Tam, kto zaglądał na Facebooka, to widział, że zdjęcie szczypiorka dodałem, tak? Po długim czasie, ale słuchajcie, możecie się śmiać albo nie, ale to jest naprawdę fajna sprawa, a zwłaszcza, rzecz jasna, do jajecznicy sobie taki świeży szczypiorek można codziennie, czy nawet co drugi dzień ściąć, tak? No, nie to, że co drugi dzień nie miał jajecznicy, ale wiecie, no kanapeczka, pomidorek, na to świeży szczypiorek i jest gitara. No. W międzyczasie jeszcze również można powiedzieć, że się zmieniło przy aucie oto. No i teraz nawet by można było zanucić, tudzież w moim przypadku zafałszować. O pani, tak bardzo ci do twarzy w tej sukience. A co, nie? Słuchajcie, naczepa jest teraz aktualnie taka podpięta. No i tak to właśnie się prezentuje po myciu, a teraz no minęło już ile? 6 wyjechałem, czyli dzisiaj jest 10 dni, bo dzisiaj jest 16, jak to teraz nagrywam w tym momencie. 10 dni od wyjazdu, no i powiem Wam, zestaw już jest tak upierdylony, że szkoda gadać. I nawet nie ma sensu go teraz pokazywać. A ten co? Pielgrzymkę sobie urządza. Słuchajcie, powiem Wam tak, bo dużo właśnie osób się dopytuje, co się dzieje, czemu się nie odzywam, czemu nie ma kolejnego materiału, kiedy będzie kolejny materiał. Powiem Wam, jakoś ostatnio, kurczę, no kompletnie weny nie miałem. Nie wiem, jakoś po tym... no jakoś na tym wyjeździe nic mnie... Tak jakoś nie mam natchnienia, tak, żeby... No w końcu mówię, odezwę się, bo tych wiadomości, no jest naprawdę dosyć sporo. Co mnie z jednej strony również bardzo cieszy, tak? Że... Co on robi? Zaraz coś przypierdzieli, no. Może napity? No nic. Trzeba go wyprzedzić. Dwie ręce na kierownicy, trzyma. I od lewej do prawej, no. No tak, tak też można. Słuchajcie. No i mówię, odezwę się. Ponieważ to mówię, no bardzo, bardzo z jednej strony fajne, że tak się dopytujecie, ponieważ to widać, że czekacie, tak, na jakiś kolejny materiał. A ogólnie mówię, no 6 jak wyjechałem, załadowałem się w Mondi. No Mondi jak to Mondi. Przyjechałem na załadunek, słuchajcie, o godzinie 9 rano, a wyjechałem o 18. Tak. Czyli wróciło do normy, 9 godzin w sieciu spędziłem na załadunku, tak? Słuchajcie, no żeby było ciekawiej, no to na wjazd czekałem 2,5 godziny, a resztę już spędziłem na terenie zakładu. Także no, standardowo, nie ma co tam, wiecie, ani się denerwować, ani nic, ponieważ to mówię. A zwłaszcza, słuchajcie, powiem Wam, jak człowiek wyjeżdża w trasę, jak się jeszcze jest w kraju, i dopiero się jedzie zrobić te swoje kółka, tak? To tak jakoś człowiekowi się nie śpieszy. Gorzej jak jest właśnie powrót do domu. No i wtedy człowieka, że tak powiem,
szlak może trafić, tak, że zamiast zjeżdżać do domu, to się krochmali, czy tam załadunek, czy rozładunek. No i wiadomo, chcemy zjechać prędzej, no ale się wtedy krochmali, a na wyjeździe to tam, na wyjeździe, nie? Czy szybciej, czy później, i tak swoje trzeba wyjeździć. No. No i mówię, wyjechałem ze Świecia, załadowałem się w Mondi, pojechałem sobie do Niemiec, do Ansbach rozładowałem, z Ansbach przejechałem do Wortu, czyli te standardowo załadowałem papier do Meolo, z Meolo przejechałem do Skorze, z Skorze załadowałem wodę z powrotem do Niemiec, z Niemiec znowu załadowałem się papierem do... Nie, przepraszam. Niemczech załadowałem się paletami do Skorze bezpośrednio, tam gdzie właśnie tą wodę się ładuje, no i puste palety wiozłem, tak, do Włoch. A tam po godzinie oczekiwania, no szef zadzwonił, że jednak będę się gdzieś indziej ładował, ponieważ no wiadomo, temperatury są jakie są, a na plan DC, no żeby woda lepiej nie zamarzła, tak, bo wtedy mogą być katastrofalne obciążenia. A już jak pojechałem pierwszy raz, przyjechałem z wodą, słuchajcie, to kontrolowali mi wszystkie palety. Wszystkie palety z wodą mi kontrolowali temperaturę. Po trzy razy każdą paletę tam wstrykali, sprawdzali, wiecie, jaka jest temperatura, czy... No i ta kobieta, co tam sprawdzała, powiedziała, że temperatura tej wody jest na pograniczu, tak? Bo jakby się okazało, żeby była za niska, lub też, no nie daj Panie Boże, by się tam gdzieś lód pojawił, to już by cały nakład szedł z powrotem, tak? Jechał z powrotem. No i znowu, z drugiej strony dla mnie, wiecie, to tam, no wiecie, no nie muszę się męczyć z rozładunkiem, z załadunkiem, jadę sobie z powrotem. Ale jednak dla firmy, no to by było spore obciążenie finansowe. Także no, całe szczęście, dobrze to się wszystko tam pokończyło. Ta woda normalnie zdjąłem paleciakiem z tej naczepy, no i przyjęto ją, tak? Ponieważ no właśnie to jest to, że czy załadunek, czy rozładunek tej wody, to zawsze my musimy to robić, tak? Wózkiem de facto elektrycznym, no ale jednak trzeba sobie tam pochodzić, to poładować. Ale to jest, mówię, kwestia przyzwyczajenia, słuchajcie. Tak jak w Dantransie jeździłem i były te stalowe stojaki do rozkładania, żeby te headery były u góry, tam można było, wiecie, piętrowo je poustawiać, co zapewne widzieliście stali widzowie, starsi widzowie, na moim materiale krótkim z archiwum, tak, na headery na farmę do Wujka Puchuna, tam właśnie dokładnie, idealnie widać te stojaki i jak właśnie wygląda ten ładunek. A tak jak już Wam chyba kiedyś wspominałem, te stojaki były masakrycznie ciężkie, cholernie ciężkie to było. No i powiem Wam, rozkładanie tego, zwłaszcza jak już header jeszcze na dole był, ten pierwszy, no wiadomo, bo inaczej byśmy go nie wstawili, musiał być najpierw ten na dole postawiony, dopiero te stojaki się rozkładało. I powiem Wam jeszcze, jak tam się w dwóch, trzech czy czterech nawet jeździło do tego Płocka ładować, to jeszcze pół biedy, tak, bo się tam, kurczę, jeden drugiemu pomógł i jakoś to szło, ale bywało tak, że się samemu jechało. No wtedy to była porażka, nie? No ale jakoś trzeba było sobie dać radę. A się zapatrzyłem, myślałem, że znowu, kurczę, te policaje mnie obserwują, ale nie. To jednak nie policaje. Za mną. Bo już jak jechałem właśnie teraz do Worta się ładować, słuchajcie, jechali za mną misiaczki, jechały i tak dosyć długi czas jechały, jakieś 15 km. Już byłem pewien, że szukałem jakiegoś dogodnego parkingu, żeby wjechać przede mną, bitte Folgen, follow me i tak dalej, wiecie, o co chodzi. No i że będą mnie ściągać, ale jak się okazało, nie. Zjechali później gdzieś tam na któryś zjazd, no i się obyło bez. Kurde. A teraz mnie coś ziewanie wziął. No, nie zarażać się tam, proszę. Także tego. Ile ja odjechałem od tego teraz załadunku? No wierzę sobie. Austriok, Renatom, wierzę. Jadę, wyjechałem, w sumie byłem pierwszy, który wjeżdżałem na plac, tam na załadunek w tym Worcie, a drugi wyjeżdżałem. Także dzisiaj ładnie, pięknie poszło załadunkiem tego papieru.
No i tak jak właśnie wam wspominałem, jadę sobie do Włoch, do Meolo. Ostatnio w Meolo jak byłem, to było 17, słuchajcie, stopni ciepła, a w Polsce jak dzwoniłem, z bratem rozmawiałem, to było aktualnie minus 5. Także no, troszeczkę tej różnicy w tych stopniach, w tych stopniach temperaturce jest, tak? No. Co tutaj wam powiedzieć, to nie wiem, ten 2017 rok, jakbym jeszcze może podsumował troszeczkę odnośnie kanału na YouTubie, powiem wam szczerze, no rzecz jasna, no był to chyba najlepszy rok, bo 2018 raczej nie powtórzy tego wyniku. W ilości wyświetleń, czy też waszych komentarzy, czy też polubień, czy też nowych widzów, tak, na moim kanale, bardzo was przybyło. Teraz już jest prawie niemalże 19 tysięcy widowni, tak, na kanale. Bardzo wszystkim dziękuję, że jesteście ze mną, że chcecie mnie oglądać i że no, czekacie na te moje, tak, materiały. No, bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy i no, jest to, kurczę, motywujące, tak, do działania. Aczkolwiek, no mówię, na tym wyjeździe jakoś, kurczę, nie mogłem się pozbierać, żeby coś nagrać, żeby coś opowiedzieć. Taki mieliśmy święta, jakie mieliśmy, śniegu nie było, standardowo trochę popadało, ale wiadomo, no biało nie było na święta, no niestety, chyba zaczyna się to już robić normalne, można powiedzieć, niestety. Myślałem, że w tym roku będzie inaczej, no ale się przeliczyłem, liczyłem, że będzie inaczej, ale się przeliczyłem. No. Słuchajcie, muszę wam tak powiedzieć odnośnie, jeszcze teraz odskakując od tego wszystkiego, troszeczkę na temat BHP na załadunkach, rozładunkach, słuchajcie. Mianowicie dzisiaj znowu był taki przypadek, że kierowca tam z Rumunii zdejmował sobie deski, no i jedna mu się omskła z góry, no i spadła mu na głowę, tak? Co za tym idzie, no troszeczkę go tam uszkodziło. Miał szczęście wielkie, że to nie były stalowe deski, tylko drewniane. Jednak wiecie, no drewno to nie metal, czy tam nie ma takich ostrych gawędzi, czy tam nawet jak aluminiowe te deski na czepie, no i jednak mu tam trochę tą skórę głowy rozcięło. Ja tam podbiegłem z tym plastrem, tam jeszcze miałem takie dwa plastry, szybko mu tam, no ale jednak wiadomo, no na górze tam włosy i tak dalej, no to kurczę, no nijak nie było tego plastra jak przyczepić, troszeczkę tam mu tym ręcznikiem papierowym przytrzymałem, ale później już zaraz chwilę zjawili się tam z tego, z obsługi tej firmy, no i go tam gdzieś zabrali, wiecie, żeby go opatrzyć, nie? Straszne to nie było, wiecie, nie skaleczył się za mocno, bo tam troszeczkę go tylko nacięło, ale jednak, i powiem wam, no naprawdę, nigdy się nie śpieszcie przy takiej czynności jak zakładanie czy zdejmowanie desek z naczepy, bo to naprawdę, kurczę, no widzi się, nic nie daje. A tylko może wam nie dość, że przedłużyć, ale i no skończyć się tak, że możecie nawet wylądować w szpitalu. Tak? Tak jak wiecie, ja przywaliłem głową w pręty, ale no było, minęło, kask miałem na głowie, no ale niestety nie był zapięty pod szyją, no i mi spadł. No. Ale widzicie, w tym przypadku, gdyby miał kask na głowie, nawet odpięty, to już by mu nic nie było, tak? Bo ta decha by się odbiła od kasku i poleciała sobie. Także powiem wam, jeżeli ktoś tam będzie się śpieszył, czy coś z tymi deskami, czy w ogóle na rozładunku, załóżcie sobie lepiej ten kask. Bo wiecie, no już tak dmuchać ta zimne. Również trzeba pamiętać o butach z tymi metalowymi deskami, tak? Z tymi czubami. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza jak właśnie jeździcie tymi elektrycznymi wózkami, bo też raz widziałem, jak kierowca sobie na Adidasa najechał, tak? Zmiażdżył sobie palce tym wózkiem. Bo jednak jak jest ten stalowy czub, to jak dojedziecie tym wózkiem do palcy, to jednak on wam tego buta odepchnie. Z boku się man ze mną ściga, ale aktualnie zostaje pod górkę. W chwili obecnej zrównał się ze mną, a teraz już go wyprzedzam. Nie wiem, czy go było trochę słychać. No, ale wiecie, no ja nie będę tutaj się bawił uprzejmości, nie będę pod górkę zwalniał, żeby jego wpuszczać. No słuchajcie, tu jest pod górę,
Każdy jak zacznie jeździć, to się dowie, że to już jest szkoła taka przetrwania. Wygrają najsilniejsi. Ale nie o to chodzi, słuchajcie, bo i bywa tak, że ktoś was na lewym blokuje, czy na środkowym, a wy się zbliżacie właśnie do wolniej jadących i tak trzeba wtedy przyhamować. Ale jeżeli nie trzeba hamować, no to wiadomo, nie będziemy przyhamowywać, żeby kogoś przepuszczać, żebyśmy my znowu się jeszcze bardziej spowolnili, a co za tym idzie i zużycie paliwa rośnie i tak dalej, można by gadać. Ale dobra, w dalszym ciągu przejdźmy, jeszcze dokończę wam to troszeczkę na temat tych załadunków, rozładunków, o wasze bezpieczeństwo to chodzi. Rękawice, wiadomo, to postawa, bo bywają wszędzie różne krawędzie, czy nawet zdejmując głupie deski, drewniane, może wam się jakaś zadra trafić, metalowe może gdzieś być wyszczerbione i możecie sobie rozciąć, także pamiętajcie, rękawice też również, no ale to chyba każdy z was wie, tyle że niektórzy nie lubią rękawic nosić, ale jak zaczniecie jeździć, czy jak ktoś jeździ, czy ten, no, tak czy siak musi się nalubić. Musi się pogodzić z rękawicami, bo mówię, rękawice to jest podstawa, tak, w tym zawodzie, ponieważ to mówię, wszędzie gdzieś możecie trafić na jakieś cholerstwo, gdzieś się skaleczyć, a no wiadomo, większość rzeczy trzeba tam ręcznie coś robić, a zwłaszcza no przy załadunkach, przy rozładunkach bokiem trzeba te boki porozpinać, tak? Pozdejmować deski, czy je pozakładać później, czy ładunki pozabezpieczać. Przy zapinaniu pasów również należy uważać, aby wszystkie elementy były dobrze zapięte. No elementy, dwa elementy, tak? Głównie, co najważniejsze, pas i klamra, żeby dobrze były zahaczone, ponieważ jak będzie gdzieś troszeczkę, również widziałem taki przypadek, jak chłopak tam założył sobie klamrę i wiecie, no jakoś była źle, ona źle tam siedziała i w momencie, gdy ją napinał, ona się wysmykła, ten hak od klamry się wysmyknął i trzepnął go w brodę, nie? No to no ciekawe to nie było. A zwłaszcza jak ta krew zaczęła się lać, no i chyba zęby tam wyleciały, no ale już nie chcę wam za bardzo to mówić, bo no mówię, no przypadki są takie, nie inne, naprawdę należy na to wszystko uważać i robić to pomału, z głową i się skupić nad tym, co robimy, bo mówię, no jak za szybko, co nagle, to po diable, jak to się mówi, i można sobie zrobić krzywdę. Tak jak widzicie, no mówię, jeszcze raz wrócę do tego przykładu, wszystko miałem zapięte, zabezpieczone, pozamykane i zostało mi założenie głupiego paska, tak, na koszulkę odblaskową, którą miałem założoną na prętach, a tak na wszelki wypadek, której tak w ogóle no nie musiałem zakładać, tak, bo ładunek tyle nie wystawał, nie musiałem tego oznaczać, ale wiecie, no na pewno się chciało się to jednak zrobić, no i się stało jak się stało. Nie, oczywiście elementy odblaskowe, czyli kamizelka na firmie, czy też kurtka z odblaskami. Ja aktualnie też taką kurtkę mam, posiadam. Jest oczywiście jak najbardziej wskazana, zwłaszcza po zmierzchu, żeby was po prostu na tam, czy wózkowy, czy inne samochody jeżdżące po terenie was widziały, tak? Żebyście byli jeszcze bardziej widoczni dla wszystkich tam, co się poruszają. W trakcie, jak wy tam chodzicie przy samochodzie, czy wiecie, no różnie to bywa. Także naprawdę pamiętajcie, aby to wszystko, kurczę, robić z głową, bo czasami naprawdę to już przychodzi taka rutyna. Już przychodzi taka rutyna, że jak te dechy się na przykład właśnie, mówię, zdejmuje. Głupie dechy się zdejmuje. To już się idzie tak, wiecie, no z przyzwyczajenia. Cyk, pyk, 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 rachu, ciachu i zdejmujemy, tak? I nawet nie zważamy dokładnie sobie, nie zważamy na to dokładnie, co robimy, tak? No i wtedy właśnie najczęściej i najszybciej i najprościej o jakiś wypadek. Ja naprawdę jestem na tym, na punkcie już teraz mojego łuba uczulony, ponieważ no jak niektórzy zauważyli, mam szytę i za uchem, i z tyłu na głowie. Miałem głowę praktycznie całą szytą, nie wszyscy wiedzą. Ale wam powiem, co to się mi stało, a mianowicie jak miałem 7 lat, pogryzł mnie pies, tak? Rzucił mi się na plecy, przewrócił mnie, no i zaczął mi szarpać głowę. Byłem na tyle młody, ale jeszcze mądry, że uszy złapałem jedną i drugą ręką. Jak leżałem, wiecie, twarzą do ziemi, to te uszy złapałem, końcówki, i ściągnąłem tak na dół, tak? Bo no za uchem też mam rozcięte. Gdybym tak uszu nie złapał, no to chaptałby mi
prawego ucha raczej bym nie miał w tym momencie. No ale mówię, jakoś tak się stało, że jednak te uszy złapałem. Nie wiem, nie wiem, czy ktoś to wtedy panował, nie wiem, czuwał nade mną, czy jak to się stało, bo jednak 7 lat miałem, a że takie coś zrobiłem, to do tej pory ja to pamiętam. No jak mnie przewieziono do Chełmna na szycie, jak miałem całą głowę w bandażach, również pamiętam. Także nie, nie, to nie są żadne butelki na głowie rozbite. Czy też jeszcze coś innego, to jest po prostu pamiątka po psiaku, który się no, na mnie rzucił. Jeżeli ktoś by jeszcze był właśnie ciekawy, jak do tego doszło, doszło do tego tak, że ja wynosiłem temu psu ciasto, tak, ze stołu i mu dawałem. A moje kuzynostwo starsze siedziało na takiej kupie kamieni. No i oni sobie siedzieli na tych kamieniach, a ten pies był na łańcuchu, tak. Ten pies był na łańcuchu. No i ja mu tam podawałem, nikt do niego nie podchodził, każdy się bał, a na mnie nigdy nie szczekał, zawsze i wiecie, i polizał po łapie i tak dalej, no i ja mogłem go pogłaskać, no i ja sobie do tego psiaka podchodziłem i dałem mu to ciasto, słuchajcie, położyłem mu, oczywiście no jak się psu coś położy do jedzenia, nie można już wtedy się zbliżać, ponieważ może się zrobić niebezpiecznie. Ja mu to położyłem, odwróciłem się i wychodzę, a któryś z moich kuzynów, wiem który, ale oczywiście nie będę mówił, było, minęło, wziął kamień i rzucił w tego psa kamieniem. No. No i pies się zdenerwował, tak? Miał prawo. No a że mnie miał w zasięgu, byłem najbliżej, no to się rzucił na mnie, akurat nie zdążyłem jeszcze odejść na bezpieczną odległość, która ograniczona była jego zasięgiem łańcucha. No i mnie powalił, tak? No mówię, miałem 7 lat, byłem mały, a to duży wilczur, duży wilk. No i rzucił się łapskami z tyłu mi na plecy, powalił mnie do przodu i zaczął mi głowę szarpać, tak? No, także pamiętam tylko, raczej pamiętam, no pamiętam to całe zdarzenie, później jak mnie szyto, jak się rzucałem, to mnie chyba w 4 czy w 5 trzymali, jak zobaczyłem tą igłę, którą będę szyty, prawie jak moja głowa, teraz to śmieszne, nie? Ale słuchajcie, wtedy to było tragiczne. No i no to tyle pamiętam, a później jeszcze mama też mi opowiadała, jak to wyglądało, jak mi ta skóra z włosami, słuchajcie, wisiała, zwisała z głowy, no to był taki niezaciekawy widok, nie? No. Ale ogólnie to też można powiedzieć właśnie, żeby był, to był taki przypadek, że no również już było ze mną ciężko, ponieważ to mogłem się wykrwawić, tak? A wtedy pamiętam, wujek szybko owinęli mnie w taki sweter i słuchajcie, to był niebieski sweter, białe palmy. To też pamiętam, jak dziś, to mojej kuzynki sweter taki był, rozpinany na zamek, tym swetrem mi owinięto, wsadzono do malucha i kaszlaczkiem grzaliśmy do Chełmna, do szpitala, ponieważ to wiadomo, jak to kiedyś z karetkami, zanim ta karetka by tam dojechała, zanim by wróciła, no to wiecie. A tak mnie bezpośrednio zawieziono do Chełmna, tam do szpitala. No i tam mnie podziargano. Dlatego właśnie mówię, jestem na punkcie swojego łba już teraz uczulony. Później jeszcze te pręty doszły, a w międzyczasie jeszcze jak mój brat był młody, się z nim wygłupiałem. Przywaliłem z drugiej strony troszeczkę wyżej nad czułem. Też włosy zasłaniają futrynę, bo sobie akurat chciałem podskoczyć. No i podskoczyłem w takim momencie, że na drodze mojej głowy wyrosła futryna, no i przywaliłem głową futrynę, również miałem, ale wtedy klejone, to nie było szyte, tylko tam chirurg mi to kleił, jakiś taki fajne porszaki, nie, mijaliśmy teraz po prawej, wyprzedzamy na lawecie, no taki jeden transport, proszę, już bym był ustawiony do końca życia. Wtedy bym sobie sprawił zestaw, jak Sławek, i poszedłbym na swoje. Jak Sławek Tasierowski, wiadomo. No, muszę, kurczę, jak wrócę, zaraz zobaczyć, co u Sławka, jak mu to tam się wszystko kula. Trzymam kciuki jak najbardziej za niego i za tkaczyka, żeby im to tam wszystko, wiecie, dobrze by chodziło. A ja też bym chętnie, kurczę, na takie coś poszedł, no ale aktualnie... Aktualnie nie ma na to szans. Jeszcze trochę trzeba odpracować. No. Dobra, no to tyle w tym temacie.
najważniejsze, mówię, się odezwę, żeby było wiadomo, że jestem, żyję, jadę. Jadę z Kanią. Jak widzieliście panią w nowej sukience. Czy ja z tą naczepą dalej będę jeździł? Raczej nie. Prawdopodobnie będę miał podpiętą naczepę, którą miałem przy DAF-ie, ponieważ tamta naczepa jest przystosowana do przewozu ADR-ów, tak? Tam są i gaśnice, i ta cała, wiecie, walizka ADR-owska, ta skrzynka, no i tam inne, wiecie, no po prostu tam, na tamtej naczepie można ładować ADR-y, na tej nie, którą teraz mam. Aczkolwiek, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli może stałoby się tak, że któryś z DAF-ów by się zwolnił z tych automatów, tak, oczywiście, z tych automatów, to powiem wam, że będę się starał o to, aby się na takiego DAF-a z powrotem przesiąść. Aczkolwiek, no mówię, no to jest kwestia, widzicie, tak jak też już nie będę się w to zagłębiał, to jest kwestia przyzwyczajenia. Do skakanki też idzie się przyzwyczaić, ale mówię, no gdyby nie to, że tu jest automat, to już raczej bym wrócił na tamtego DAF-a, no tylko, że cały czas tam jeszcze nie jestem przód zrobiony i cały czas tam szef walczy o to odszkodowanie, tak, bo teraz coś tam Włosi jakieś znowu problemy z czymś robią, także no długo by gadać na ten temat, a szkoda czasu na ten temat. No, kurde, deszcz, nie patrzę na kamerę, czy mieliście dobrą ostrość, ale to chyba teraz tak zaczęło kropić. No dobrze, że się ostrość się zmienia, jak wycieraczki przychodzą. No. Dobra, słuchajcie. Wyczepimy sobie. Ja was jeszcze raz serdecznie wszystkich bardzo pozdrawiam. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia noworoczne, bożonarodzeniowe. I to przyjmijcie jako właśnie odpisanie na wasze wiadomości. Bardzo wam dziękuję. Również wam życzę wszystkiego najlepszego w tym 2018 nowym roku. Dla mnie niestety roki parzyste są nie za bardzo zbyt szczęśliwe. Mam nadzieję, że ten 18 jakoś przeleci w miarę szczęśliwie, ponieważ ja zawsze wolę rok nieparzysty. No, nie wiem. Tak mam. I tak wolę. Dogi siedzi. Jakby ktoś się pytał, pilnuje drogi. No. Dobra, tyle ode mnie. Trzymajcie się. Postaram się jakoś teraz prędzej jeszcze odezwać. Bartasz się kłaniał. Hej. Aha. Jakby co? Jeszcze dodatkowo zapomniałem swojego internetu niemieckiego. To druga sprawa, że też często na internet nie zaglądam. No ale wiecie, no miałem cały czas tą starą kartę włożoną, a od stycznia, od tego roku aktywowała się ta nowa, która została w domu, a ta stara przestała działać. Ona praktycznie od samego od początku wyjazdu już mi nie działała, no bo wiadomo, wyjechałem w styczniu, ona od 1 stycznia była dezaktywowana, tak? No, a nowa leży w domu. Tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Bartasz się kłaniał. Szerokości, przyczepności dla wszystkich widzów i dla wszystkich kierowców. Życzę. Bajo, hejo, siema, cześć. Hej.